no cóż, pierwsze zwycięstwo u siebie, tak? Na pewno się cieszymy, graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem i jakość ofensywna zespołu Lechii jest ogromna. Natomiast my musieliśmy na tą drużynę znaleźć sposób i odcinać poszczególnych zawodników od podań. Zdawaliśmy się sprawę, jaką zdawaliśmy sobie sprawę, jakim zawodnikiem jest Fernandez. I dzisiaj naprawdę dobrze wywiązaliśmy się z tego zadania, jeśli chodzi o wyeliminowanie go i odcinanie od podań. Patrząc z perspektywy meczu, to powiedziałbym tak, że mieliśmy taki problem w 20 minutach drugiej połowy, gdzie mocno przycisnęła Lechia. My też trochę świadomie, niepotrzebnie cofnęliśmy się, mając 2-0, bo uważam, że jakbyśmy podeszli wyżej, to te piłki byłyby nasze, bo byśmy zmuszali przeciwnika do grania długą piłką. Natomiast co więcej mogę powiedzieć, gratuluję zawodnikom, bo po raz kolejny pokazali, że charakter i wola walki, oczywiście plus bardzo dobre przygotowanie fizyczne na tym etapie rozgrywek decyduje o pewnych takich momentach w meczu, gdzie strzelasz bramki i to jest właśnie dobre. Natomiast my podchodzimy do tego z pokorą oczywiście, bo mamy świadomość, ilu zawodników od nas odeszło i ile przed nami pracy, a wiemy o tym doskonale, że nasze możliwości są, jakie są, jeśli chodzi o finansach, więc pracujemy z chłopakami z charakterem, tak mogę powiedzieć. I myślę, że na dzisiaj pokazujemy na boisku mocno pokazujemy drużynę, całość jako całość i myślę, że to jest ważne. W zasadzie tyle. Mamy 3 punkty, bardzo chcieliśmy je zdobyć. Mamy je dzisiaj. W zasadzie to tyle, co chciałem powiedzieć, nic więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie od Państwa. Proszę bardzo. Dobry wieczór, trenerz Dominik Pasternak, TVP Sport. Jeszcze 2 tygodnie temu na konferencji mówił Pan takie słowa, że czas skończyć tę farsę. Oczywiście to nie odnosiło się do piłkarza, ale myśli Pan, że taki wstrząs podziału mobilizujący na szatni, że teraz tak to dobrze wygląda? No bo dziś nagle Lechii Gdańsk prezentowali się naprawdę bardzo dobrze. Wiemy, jakie są możliwości finansowe tego klubu. Ja powiem tak, myślę, wstrząs finansowy nie dotyczył chłopaków, bo wstrząs finansowy dotyczył osób, które odpowiadają za finanse klubu i to powiedziałem, ale to już jest temat zamknięty. Powiedziałem sobie, że nie chcę o tym mówić i mam nadzieję, że tak jak się umawialiśmy, jeszcze dwa transfery będą w najbliższym tygodniu, bo jeżeli ktoś myśli, że wygrywamy i oddalamy to od siebie, to jest w błędzie, bo ja chcę mieć już w następnym tygodniu, na następny mecz, 2 zawodników, których mi potrzeba. Przede wszystkim musimy pomyśleć o Maćku Górskim, bo to nie jest maszyna i w pewnym momencie, żeby się coś złego nie wydarzyło, tak? Biega i pracuje na tyle, ile może, jest praktycznie sam i jemu potrzebna jest też rywalizacja, ale też oddech, a na razie rozgrywa mecze i bardzo dużo pracuje. Następną pozycją to jest bok pomocy i tu musimy znaleźć też zawodnika na tą pozycję, oczywiście pasującego do naszego zespołu. Wierzę w to, że tak będzie, bo nie ma co czekać, bo w każdej chwili mogą się zdarzyć problemy i później będziemy żałować. I ostatnie pytanie jeszcze, czy przygotował Pan jakąś specjalną wersję stałych fragmentów gry na ten dzisiejszy mecz z Lechią Gdańsk? No to w zasadzie, kiedy nie pojawiała się grupa zostającej piłki, to było zagrożenie pod bramką. Znaczy trenowaliśmy kilka takich stałych fragmentów, między innymi Hanach po nich bramkę strzelił, gdzie jeden Maciek Górski przebiega, jeden, drugi puszcza piłkę i pierwszy strzał u Rynowicza, ale później dobitka Kanacha już była celna i w zasadzie tyle. No. Czasem trzeba sobie pomóc w taki sposób. Dziękuję. Proszę, kolejne pytania. Ugoszczy Pani Gazeta Supernowości. Panie trenerze, chyba przyzna mi Pan rację, że Rysławie właśnie lubi takie spotkania z fajną otoczką, kiedy przyjeżdża rozpoznawalna marka. No i myślę właśnie, że na takich przeciwników bardzo dobrze jest się zmotywować. No i sądzę, że okoliczności tego spotkania pomogły Wam właśnie w tak heroicznej postawie dzisiaj w defensywie. Tak, nie ukrywam, bronimy na zero, tak, już drugi mecz. Także to też o czym świadczy. Ale Lechia, no to jest marka, to jest niesamowita marka i
wystarczy nam pojechać i to już każdy się przekona, ale proszę mi wierzyć, że tak jest. Mam wielu znajomych właśnie stamtąd i to jest naprawdę wielki klub. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast grają ludzie, tak? I przez to, że grają ludzie, właśnie taki zespół jak mój ma szansę i dzisiaj to pokazał na boisku. Trenerze, organizacja w defensywie naprawdę mogła się dziś podobać. Właśnie na tle takiego przeciwnika myślę, że był to najbardziej wymagający rywal w przeciągu tych 5 kolejek. Dołożyć trochę jakości z przodu i sobie będzie regularnie punktować. Panie redaktorze, lądujmy. Naprawdę, bo jesteśmy wysoko zawieszeni, wylądujmy. Resowia zna swoje miejsce w szeregu i wiemy doskonale, o co my gramy, o co grają wielkie kluby, także wielkie kluby zostawmy. My oczywiście sprawimy niespodziankę, być może jeszcze jakąś, ale wielkie kluby zostawmy, jeśli chodzi o oczekiwanie, o budżet. W innym miejscu my się skupmy na sobie, tak proponuję. Proszę o kolejne pytania. Myśli pan, że to zwycięstwo natchnie drużynę do jeszcze takiego lepszego po prostu samopoczucia w ciągu tygodnia i do tego, że ten zespół będzie jeszcze bardziej w siłę i będzie coraz bardziej się konsolidował? Zwycięstwa zawsze budują w każdym momencie, natomiast na pewno mamy świadomość, że musimy jeszcze chłopaków docisnąć trochę, bo widzimy jeszcze rezerwy w motoryce, a motorycznie jak będziemy na jeszcze wyższym poziomie, to myślę, że to się powoli będzie przekładało na lepsze rezultaty. To jest w zasadzie tyle. Czy jeszcze jakieś wątki poważne? W takim razie bardzo gorąco dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję, trenerze.